Dzisiaj odbyło się oficjalne otwarcie sali Bepson Gold Team połączone z trzecimi urodzinami klubu. Na wydarzeniu nie zabrakło wyjątkowych gości. Chcieliśmy połączyć tym dzisiejszym spotkaniem takie jakby trzy uroczystości. Przede wszystkim przywitać naszego mistrza w tej nowej naszej siedzibie. Do tego jakby nieskromnie pochwalić się tym, co osiągnęliśmy, wyróżnić też tych ludzi, którzy za chwilę przyjdą, za którzy za chwilę będą świętować naszą taką już trzecią rocznicę, bo to jest 3 lata istnienia naszego takiego oficjalnego stowarzyszenia Gold Team Bielawa. Kto był, to wie najlepiej, zmieniło się bardzo dużo, przede wszystkim jest to świeże powietrze, jest ten zapach. Tu chcemy uprawiać sport, tu potrzebujemy świeżego powietrza, tu potrzebujemy czystości. Udało nam się to stworzyć, jak widać. Jestem pod wielkim wrażeniem. Naprawdę ogrom pracy wykonanej. Wydawałoby się niemożliwe, a jednak Sławek dokonał tego. Co mogę zrobić? Mogę tylko zaklaskać. Nie? Nie do poznania, naprawdę mega fajne wrażenie, tylko szacunek dla Sławcia, dla reszty tutaj chłopaków, którzy się przyczynili do tego, żeby Bepson Gold tak wyglądała, a nie inaczej. No mega, no chyba, siemankowiczku, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Naprawdę jestem mega, mega pozytywnie nastawiony, że tak to wszystko wyszło i chyba widać, że tylko ciężka robota, ciężka praca chłopaków dała naprawdę mega salę i fajne teraz odwiedziny Manolo, prawda? Wszystko chyba tak, jak to powinno wyglądać, no. Perspektywy dla młodzieży, dla młodych chłopaków i to jest najfajniejsze. Tomcio cały czas gdzieś tam jeździ, jest za tym, Sławciu, chłopaki robią fajną robotę. No niedawno, jak sam wspomniałeś, jakieś 4 miesiące temu jeszcze to wyglądało tak, jak wyglądało, zresztą widać tutaj po zdjęciach. No a teraz już jest, jeden klub może zazdrościć, nie tylko mówię tutaj na przykład o Dolnym Śląsku, ale i w całej Polsce chyba, nie? Ukłony dla chłopaków, którzy robili to, dużo pracy, pieniędzy. Taka inicjatywa oddolna, oby więcej takich. To jest niesamowite uczucie, ciężko to opisać w słowach. Naprawdę mówisz, że jestem współtwórcą, ja tak naprawdę doglądam tego wszystkiego i uwierz mi, tak jak teraz przyjeżdżałem, tak co 3 miesiące, co miesiąc obserwowałem te zmiany. Radość i szczęście, nic poza tym, naprawdę. Czego klubowi życzyć można w dniu trzecich urodzin? Kontynuacji, tylko i wyłącznie kontynuacji tego, co robimy, co cały czas się dzieje wokół nas. Jak największej grupy przyjaciół i sponsorów, którzy wspierają, dzięki którym jesteśmy dzisiaj w tym miejscu. Życzę im, żeby ta rocznica została powielana przez najbliższe 100 lat. U nas jest takie powiedzenie, że życzymy sobie zdrowia, a resztę sobie sami wywalczymy. Także myślę, że wszystkim zawodnikom jak najbardziej życzyć zdrowia i zapału, żeby nigdy nie zwątpili w siebie, bo w sportach walki zawsze przychodzi dzień zwątpienia. Zawsze przychodzi, czasami potrzebujemy później jakiegoś motywacyjnego, że tak powiem, kopa. No i takich ludzi właśnie jak Artur Szpilka czy Mariusz Linkę, bo pamiętajmy o tym, że żeby zapalać innych trzeba samemu płonąć. Natomiast my jako trenerzy, jako zawodnicy też nakręcamy się właśnie pełną salą. Ja na przykład uwielbiam, kiedy przyjeżdżam na seminarium, są ludzie, jest interakcja, wtedy walczymy. Nie ma ludzi, no to zawsze gdzieś tam to dołuje, bo myślisz sobie, no nikt nie chce się tego uczyć. Jestem smutny. Natomiast jeżeli chodzi co do życzeń dalej, to życzę Sławkowi, żeby nie zmieniał drogi, którą idzie i mam nadzieję, że będzie mu się kręcił klub jak najlepiej i miasto również będzie dalej dumne z niego i pomagało. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego, żeby za rok, za dwa rosną tam młode nadzieje. Maniuś, którego naprawdę bardzo lubię, polubiałem, fajny chłopak, który ma talent, wygrywa wszystko, co leci. I życzyłbym jakiegoś mistrzostwa, żeby to jeszcze bardziej się rozwinęło, żeby to wszystko poszło w tą stronę medialną taką, żeby tu każdy wiedział, że Bepson Gold Team Bielawa, no to chłopaki z pasją, którzy chcą zmienić, coś zrobić dla dzieci. Swoje już przeżyli w życiu, od siebie już nie wymagają tyle, co chcą wymagać od tych dzieci, dać im szansę i chyba tego młodych następców, którzy kiedyś gdzieś otworzą, czy to będą jakieś pobliska miejscowość, też podobny klub i chyba tego im trzeba życzyć najbardziej. To moja uczennica, więc wiem, co robi.